Oto mapa współczesnego województwa świętokrzyskiego. Na zielono zostały zaznaczone gminy, w których występują sakralne obiekty, które albo w całości, albo w części zostały stworzone w czasach, kiedy to w architekturze i sztuce panował tak zwany styl romański. Dziś zajmiemy się jedną z tych gmin, a mianowicie gminą Pawłów, w której znajduje się miejscowość o nazwie Tarczyk. Na pierwszy rzut oka jest to zwyczajna, świętokrzyska wieś, która pośród innych podkieleckich wsi nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ale to tylko pozornie. Oto bowiem, jeśli w jakiś magiczny sposób przenieślibyśmy się do roku 1259, bylibyśmy świadkami, jak biskup krakowski Iwo Odrowąż nadaje Tarczkowi prawa miejskie. Tarczek tym samym staje się jednym z głównych miast krainy Świętego Krzyża, jeżeli nawet nie całego kraju Lachów. Co prawda już w 1412 traci owe prawa miejskie na rzecz sąsiedniego Bodzentyna, niemniej jednak historia tej wsi jest naprawdę imponująca. Czy w Tarczku zostało coś po tamtych stu paru latach świetności sprzed 800 lat? Kiedy znajdziemy się w Tarczku, musimy skręcić z krajowej trasy 752 w bok. Po przebyciu około pół kilometra ukaże nam się bryła romańskiego kościoła pod wezwaniem Świętego Idziego. Niektórzy twierdzą, że jakaś świątynia w tym miejscu stała już w roku pańskim 1067, a wybudowana została przez biskupa krakowskiego Lamberta z polecenia króla Władysława Hermana, jako wotum wdzięczności za urodzenie syna Bolesława Krzywoustego, również króla. Jaki jest na to dowód? Otóż Jan Długosz w swojej monumentalnej kronice pod rokiem 1086 wymienia 8 świątyń pod wezwaniem Świętego Idziego, jakie znajdują się na terenie Polski. Wśród nich jest właśnie Tarczek. Obecny kościół został zbudowany w wieku XIII i praktycznie w takim samym kształcie przetrwał do dzisiejszego dnia. Jest to tak zwana świątynia orientowana, czyli że prezbiterium, a więc to miejsce, w którym znajduje się ołtarz, skierowane jest na wschód. Taki sposób budowania świątyń wynika z pewnego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, gdzie czytamy o tak zwanej paruzji, czyli ponownym przyjściu Chrystusa na ziemię, takie słowa. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli mówiąc wprost, Chrystus przyjdzie ze wschodu. Ta sama koncepcja pojawia się w późniejszych latach, już w XX wieku, w pewnym dziele polskiej kinematografii pod tytułem Seksmisja, gdzie jeden z głównych bohaterów mówi: idźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Kościół w Tarczku zbudowany jest z piaskowca, z tak zwanych ciosów, czyli kamiennych, prostopadłościennych bloków. Charakterystyczną cechą budowli ciosowych jest to, że pionowe linie połączeń murarskich są nieregularne, a wynika to stąd, że ciosy co prawda miały taką samą wysokość, ale różną długość. Romańska jest praktycznie cała bryła kościoła z wyjątkiem fasady zachodniej, która została przebudowana w wieku XVI. Na ścianach nawy północnej i prezbiterium zachowały się oryginalne okna z glifami, zaś na prezbiterium i zakrystii widoczne są pozostałości charakterystycznych dla architektury romańskiej tzw. lizen, czyli płaskich, pionowych występów w murze mających funkcję wzmacniającą. We wnętrzu kościoła nie znajdziemy niestety żadnych romańskich zabytków. Romańskie zostały tylko ściany. Jeszcze jedna rzecz, która o dziwo nie stoi w głównej nawie, ale w dobudowanej w późniejszym okresie bocznej kruchcie kościoła. Chodzi o chrzcielnicę. Piękne jest to, że patrzymy na rzecz, która służy człowiekowi już 800 lat i służy czynnie cały czas. W głównym ołtarzu znajduje się gotycki tryptyk z XVI wieku namalowany na lipowych deskach. Sceny, które są na nim ukazane, mają charakter wielkopostny.
Na zamkniętych ścianach tryptyku mamy cztery wyobrażenia tzw. męki pańskiej, czyli sceny pasyjne, czyli wyobrażenie tego, co działo się podczas drogi krzyżowej, drogi Chrystusa na Golgotę. Otwarte ściany tryptyku przedstawiają sceny maryjne. W głównej części tryptyku widzimy moment, w którym Chrystus ukazuje się klęczącej Maryi. Po lewej stronie u góry widzimy postać patrona kościoła, czyli świętego Idziego. Na dole Bolesław Śmiały tnący mieczem biskupa świętego Stanisława. Po prawej stronie u góry mamy scenę chrztu Chrystusa przez Jana Chrzciciela, a na dole zaś świętych Mikołaj i Marcin. W obrębie muru okalającego kościół znajduje się stara dzwonnica z XIX wieku. Co prawda XIX wiek to nie średniowiecze, ale na dzwonnicę też warto zwrócić uwagę, bo stoi tam bagatela, ponad 200 lat. Za dzwonnicą? Za dzwonnicą widać Góry Świętokrzyskie. Muszę przyznać, bardzo lubię romańskie kościoły, tą ich surowość, monumentalność. Ale jeżeli chodzi o czas, to ten widok, widok na Góry Świętokrzyskie, jeżeli brać go na ludzką miarę, to właśnie ten widok jest wieczny. Kościoły są dziełem ludzkim. 800 lat to jest pryszcz. Ten widok to dzieło boskie.